Wentylator chodzi. Sorry bardzo. Ja chciałam powiedzieć dzień dobry, moi kochani. Mam godzinę 6. Nie, prawie 7, szczerze mówiąc. 6:40 jakoś tak. Ja ogólnie dzisiaj mam na 9, więc wstaję wcześniej, jestem bardzo szczęśliwa. Jeszcze dzisiaj się jeszcze pouczyłam, bo musiałam się to uczyć, bo ja wieczorami nie potrafię się uczyć. No i dzisiaj leci cerawę. Ja ogólnie nie sprawdziłam dalej tyku, bo ja nie wiem jak... Odkręciłam, Boże. Nie mogłam tego odkręcić wcześniej? Nie, nie mam spleśniałego. Co, chcecie zobaczyć? Ja bo się boję, że to się wyleje. No i właśnie się wylało. No dobra, no bywa. Dobra, trzeba to umyć. A to co na rynku, trzeba to wykorzystać. Nie, no i wylałam. No ale nie mam spleśniałego, to jest ważne. Bo się bałam, kiedy mi napisaliście w komentarzu, że jest to może być spleśniałe. To takie, o Boże, nie, no to ja jestem, że znając moje szczęście, na pewno będę to ja. Przepraszam za wentylator. Ja naprawdę po prostu go niechcący odpaliłam, bo jest obok przycisku lamp i tak wyszło. Boże, jaką bosko pachnie. Taka cytrynka, uwielbiam takie cytrusy. Chodzi dzisiaj o make-up, nie robię jakiegoś długiego, jak było na początku tam. Mówiłam, jak ten na początku. Bo to zależy od moich dni. Ja wtedy miałam straszny problem z moją cerą i ja bardzo nie chciałam, żeby to było widać i w ogóle. Jestem już po make-upu i w ogóle. I ogólnie mamy strój, jest bardzo ciepło i jakby z jednej strony jest to fajnie, z drugiej strony nie, bo jest szkoła. Jakby nie było szkoły, było lepiej, ale dobra. Biorę taką czarną koszulkę, znaczy zobaczę jeszcze jak będę w niej wyglądała. Dlatego takie classic jeansy, bo mi się po prostu nie chce inaczej ubierać. Po prostu zauważyłam, że po prostu ubieram się tak samo. Ale mam to gdzieś, tak szczerze mówiąc, mam to gdzieś, bo jest mi wygodniej w jeansach. Jakiś poproch. No i ja dawno w ogóle nie miałam jeansów i ten, więc moim zdaniem jest git. Będą takie rozpuszczone, bo mi się ostatnio zaczęły podobać jak mi się układa ta grzywka. Zawsze ją spinałam, coś nosiła, a teraz bardzo mi się podoba ta grzywka, jak ona wygląda i wszystko. Więc idziemy się teraz pakować do szkoły, bo ten outfit jest po prostu git. Pamiętajcie o bardzo ważnej rzeczy. Najpierw robię sobie, sikam sobie. On tak ładnie pachnie. Po prostu go uwielbiam. I zawsze go jak mam WF, to go biorę. Dzisiaj nie mam WF-u, więc bardzo dobrze. No i moja mgiełka, ja ją już mam od bardzo długo, to jest już drugie opakowanie. Ale zastanawiam się nad zmianą w ogóle mgiełki, żeby jednak mieć jeszcze ten inny zapach. Ponieważ, no co, no, czasem mi się nudzą też zapachy, ale on mi się nigdy nie znudzi, ale mam tak, nie wiem, tak potrzebuję jakiejś zmiany i właśnie wydaje mi się nad tym zapachem też bym mogła zmienić, no bo od ilu lat? Od 3 lat mam ten sam zapach. Niby to dużo, niby to mało, ja tam już sama nie wiem. Jak mi się skończy, to wtedy zacznę myśleć. Idę właśnie na paznokcie, bo zawsze sama robiłam, ale ogólnie jest tak, że nie mogę, znaczy mogę sama robić, ale po prostu jest to zajmuje dla mnie za dużo czasu, więc pierwszy raz w życiu idę gdzieś i nie mogę po prostu doczekać. Jestem właśnie po kąpaniu. Jestem właśnie po kąpaniu i ubrałam taką mniej clean koszulkę, ponieważ stwierdziłam, że do Włoch muszę mieć wszystko taki estetyk, więc tym razem na tym się nie skupiłam. Też no chcę pokazać, jakie są realia. Nie ubieram się jakoś mega clean, jak chodzi o piżamy, bo takich nie mam. Mam takie koszulki, no i takie spoko. Ja ogólnie zaczynam mieć tym.
kicham, albo nie, nie kucham, kicham. I ogólnie ja umyłam już mydłem moje rzęsy, znaczy ogólnie mój ten, na twarz, ale jeszcze przemyję tym, żeby było tak dokładniej, żeby było dokładniej i w ogóle tyle sobie naciapkałam, nie wiem, za dużo, ale dobra, bywa, bywa, bywa. No i teraz mam taki na wrażliwą skórę i w ogóle krem. Jego bardzo lubię i mam z tego też inne sery i w ogóle. I właśnie dla mnie jest idealna, bo jestem alergikiem, mam suchą skórę i mam wrażliwą strasznie skórę, więc ten krem jest dla mnie idealny i tak na noc idealnie. Moi kochani, chciałam powiedzieć, że jestem właśnie 20 minut przed wyjazdem, jeszcze montuję dla was filmik, więc tak na mega szybko. Chciałam powiedzieć, że bardzo dziękuję za waszą aktywność, bo jesteście po prostu cudowni, ja was uwielbiam. I to właśnie jest filmik i go zobaczycie właśnie w niedzielę. Chciałam powiedzieć, że przesyłam buziaczki i życzę wam miłego weekendu, miłego dnia i miłego całego tygodnia, miłego całego życia. No i co? I to jest na tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo i... Pa, widzimy się później.